Witam. Jakiś czas temu pokazywałem Wam, że wpuściłem już do głównego akwarium samiczkę kakadu, bo nie mogłem się doczekać, aż coś będzie z tej ikry, która nas składała tam w tym małym akwarium. Potem przez jakiś czas nie mogłem złapać samca, żeby go tam dopuścić. No przez chyba blisko 2-3 tygodnie bronił się jak mógł przed siatką, a złapanie czegokolwiek w moim akwarium nie jest wcale prostą sprawą. Samiczka już się zaaklimatyzowała, już się zaadoptowała do nowych warunków, już poznała niektóre szczelinki, niektóre dziurki i są już tego pierwsze efekty. Jakiś czas temu zauważyłem ciekawą scenkę, że ten samiec, właśnie duży, to jest mój stary samiec, już ma blisko chyba 2 lata, będzie miał we wrześniu, dziwię się, że jeszcze żyje, Siedział tak z głową włożoną właśnie w ten otwór. W tym otworze wcześniej już samiczki kakadu składały mi ikrę. Jedna z pierwszych właśnie samiczek jaką miałem razem z jeszcze małym samcem mieściła się tam. I tam właśnie wychowywały też maluchy, stamtąd też widziałem nawet jak się wyprowadzają maluchy. A tym razem widziałem jak samiec duży wkłada tam tylko głowę, bo jest za duży. Co ciekawe udało mi się też nagrać taką scenę. To co wszyscy widzieliście w tej otworze to był młody samiec. Jak również tutaj wpuściłem, i ten samiec siedzi sobie właśnie w tej norce, a ta norka jest jak najbardziej połączona, gdzieś tam jest przewiercony na wylot, i ona przechodzi, słuchajcie, aż do tej norki, w której teraz siedzi ta samiczka, czyli do tej. Ten duży samiec, on się do tej małej norki nie zmieści. Kiedyś widziałem to, miał tam tylko głowę. I strasznie mnie zaciekawiło, bo jak widzicie, ikra tam już jest złożona i jest złożona tu praktycznie przy samym wlocie. Wcześniej samiczki zawsze składały trochę głębiej, i teraz tak zastanawiam się, czy to, że ikra jest złożona przy samym wlocie, jest podyktowane tym, że samiec ten duży, właśnie którego teraz pięknie widzimy na pierwszym ekranie, nie był w stanie wpłynąć do tej groty. Więc jedynie z zewnątrz mógł tylko i wyłącznie zrobić to, co do niego należało. Czy też przypadkiem nie wykorzystał tego faktu, że można tam wpłynąć od drugiej strony ten młody samiec, który jest o połowę mniejszy od tego dużego dorosłego samca, i on spokojnie by się do tego otworu zmieścił. No, taka ciekawa sytuacja wynikła w tym moim akwarium. No, w ogóle u mnie to się takie dziwne rzeczy ostatnio dzieją. Aczkolwiek. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o barwniaki, to tamta ikra oczywiście znikła za jakiś czas. Ale samiczka jedna już zaczyna pływać z tym młodym samcem. Więc podejrzewam, że tam doszło do jakiegoś dziwnego wydarzenia, gdzie po prostu ten samiec być może zrobił swoje, ale potem został albo przegoniony, albo nie poczuł się w odpowiedzialności i sobie po prostu odpłynął. A jego rolę przejęła druga samica, albo jakoś nie wiem, wyjątkowo została dopuszczona do tej ikry, bo. No, taka dziwna sytuacja, w każdym razie. Na tej chwilę, co teraz mamy, to pływa tam osobno samiec z samicą. Jeszcze ikry z tego nie ma, ale kto wie, może za jakiś czas. A tutaj, jak widzimy, jest piękna czerwona ikra. Nie jest łatwo tam poświecić, bo, bo no, to też jest w takim kącie. No, niekoniecznie dobrym do kamerowania, ale widać ją spokojnie tam, jak jak dobrze się ktoś przyjrzy. Jest taka fajna czerwona, właśnie kakadu składają taką fajną czerwoną ikrę. Z tego potem się wylegają takie fajne małe kuleczki z ogonkiem, również czerwone. I dopiero po około tygodniu ta ikra, już w sumie nawet rybki to przestają być czerwone i robią się takie brązowe jak to normalne rybki. Niestety z tej pierwszej ikry kakadu, jaka została złożona w tym akwarium, pierwszej tej samiczki, nic nie wyszło. Na drugi, albo trzeci dzień, już dokładnie nie wiem, zobaczyłem w tej dziupli młodego zbrojnika, małego, młodego zbrojnika, naprawdę niewielkiego, może jakieś, nie wiem, 3 cm miał. Strasznie mi to zdziwiło, bo przecież z tak małym zbrojnikiem, to przecież te kakadu powinny sobie spokojnie poradzić. I nawet nie samiec, ale i samiczka spokojnie powinna tak małego osobnika przegonić. A ja widziałem po prostu, jak siedzi sobie zbrojnik w środku, wcina ikrę, a samiec samicą, jak gdyby nigdy nic, siedzą na zewnątrz i się po prostu temu przyglądają. A ten maluszek, no bo 3 cm zbrojnik to jest naprawdę maluszek, po prostu sobie zjadł tą ikrę. No i niestety z tej ikry nic nie wyszło. Miałem to oczywiście nagrane, ale to był jeden z tych nagrań, które niestety. No, trafiły na ten błąd karty gdzieś tam i też zostały, no nie do odczytu niestety, więc tamte nagranie przepadło. Musimy się zadowolić tym, co się nagrało trochę wcześniej, ale jest i tak dobrze. Jako, że płynął nam przed ekran skalar i jak wszystko, jak zawsze zasłonił, zakończmy już temat kakadu i przejdźmy do skalarów Moje Lionana. Moje ukochane, ulubione rybki, te które najbardziej lubię, ta moja para, jedna jedyna, która się została, bo niestety ta druga się rozpadła, złożyła znowu ikrę. Znowu złożyła to w podobnym miejscu na, na liściu od tej kryptokoliny karbowanej. Też tak mniej więcej w połowie akwarium. Ostatnio dokładnie tak samo praktycznie złożyła tą mikrę. Co ciekawe, tego liścia sobie sami tutaj umieścili, bo ten liść, tak jak w może widzieliście. Był normalnie na górze, na powierzchni, bo te się tak położył. Nie wiem, jak one to zrobiły, że on jest tak w środku akwarium. Ale ta ikra tutaj ma już drugi dzień. Poprzednim razem, dokładnie w tym samym miejscu, jakieś nie wiem, dwa albo trzy tygodnie temu, te skalarki upilnowały ikrę 3 dni. Dopiero na trzeci dzień, wtedy oczywiście byłem w pracy, więc nie widziałem dokładnie, co się z nią stało. Mogę jedynie podejrzewać, że po prostu ikra zaczęła się wykluwać. No i rodzice, jak to rodzice, jak po prostu ikrę potrafią pilnować, ale jak już się coś zaczyna ruszać, no to trzeba sprawdzić, czy nie jest smaczne i podejrzewam, że, że to ikrę zjadły. Powiem Wam tak, strasznie mnie kusi, żeby odłożyć tą ikrę i chyba na pewno nie to zrobię, spróbuję odłożyć tą ikrę, spróbuję coś, może mi się uda z niej odchować, bo jak wiecie, chcę mieć te rybki w 240, i chciałbym zobaczyć tam właśnie takie stado maluszków pływających. Te co mam, te 9 sztuk, które są na razie w małym akwarium, ale już niedługo trafią do tego głównego zbiornika, no to nie chcę ich za długo trzymać, bo no boję się, że to i tak już jest za długo w tym małym akwarium, że one już będą tam, nie wiem, czy coś w tym stylu. Ja najprawdopodobniej się ich pozbędę, jak mi się uda odchować te maluchy. No jak nie, to sobie je zostawię, no zobaczymy. W każdym razie podejmę kolejną próbę, nie wiem, coś tam porobię, tak żeby się udało ją odchować, odkarmić. No już to robiłem, więc myślę, że, że dam radę. jest tylko kwestia taka, żeby się ikra nie zepsuła i te maluchy. Odłożyłem już sobie ikrę kierysków, bo akurat też dzisiaj kieryski złożyły ikrę do, do tego małego akwarium, sobie tam przełożyłem i akurat złożyły to na jakimś tam oderwanym anubiasie, który gdzieś tam po ostatniej wycince sobie pływał i całkiem sporej tam złożyły bo całe dwa listki więc no tak fajnie myślę że sobie je odchowam może się udadzą i, i te kiryski i, i te i te i te właśnie Liona byłoby fajnie mówię jak się uda odchować to pozbędę się tamtych maluchów a jak nie to po prostu te maluchy trafią w końcu do tej 240 ale tak jak mówię wolałbym żeby no były to jednak nowe rybki, tak żeby, no czasem chcę czas zobaczyć w takim dużym akwarium takie maleńkie rybeczki od samego początku. Myślę, że to byłoby fajne, fajne filmy by się mogło z tego kręcić, fajne byłyby to ujęcia i miło by się to oglądało, właśnie jak one rosną w akwarium tutaj w ogólnym, dużym, a nie gdzieś tam pod spodem, bo ja tam praktycznie no zamknę szafkę i na nie nie patrzę i trochę tego żałuję. Więc zobaczymy, jak się uda, będzie super, jak nie, no to jeszcze za jakiś czas pewnie może znowu spróbuję. Na dzisiaj to tyle. Była ikra kakadu jest ikra Rionanai. A Was zapraszam jeszcze na kilka minut z moim akwarium. Już no, tydzień po, po tej przycince już trochę roślinki się rozrosły, trochę tam te łodygowce odbiły. Czytając Wasze komentarze, Wam też się chyba raczej podobało to, co zrobiłem: to, to, to że trochę rozjaśniłem to akwarium, że usunęłem no, całkiem sporą masę roślinną z tego akwarium. I mnie to cieszy, że, że to akwarium Wam się podoba, bo mnie podoba się niezmiernie. Ja jestem bardzo zadowolony z efektu. Także zapraszam Was jeszcze na chwilę z tym akwarium, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć.